31 października, poniedziałek, czas na informacje piotrkowskie. Jacek Wiśniewski, zapraszam. Ponad 3,5 tysiąca złotych to kwota, jaką już udało się zebrać podczas kwesty na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków znajdujących się na piotrkowskich Powązkach. Zbiórkę prowadzić będzie w tym roku blisko 90 wolontariuszy. Na datki czekać będą oni jeszcze jutro od godziny 9 do 18 przy 6 bramach wejściowych na najstarsze piotrkowskie nekropolie. Wolontariusze przed bramami cmentarnymi stanęli w sobotę z samego rana. Ich zadanie to zachęcać jak najwięcej osób do pomocy. Zapraszamy, mówimy, że to jest bardzo ważna rzecz i że trzeba dbać po prostu o zabytki i o pamięć o tych ludziach, którzy tutaj są pochowani. Piotrkowska kwesta prowadzona jest od 24 lat przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Piotrkowa. To już niemal tradycja i nikomu nie trzeba tłumaczyć, dlaczego warto wrzucać pieniądze do puszki. No warto odnowić pomniki, że my nie możemy dopuścić do tego, żeby one niszczały. Ludzie, kochani, jesteśmy Polakami, no. Czyli te rzeczy wskazane są nawet. Wrzucić do skarbonki, żeby na to było pokrycie i wykonanie tego, no. Dzięki kweście na piotrkowskich Powązkach całkowicie odrestaurowano lub naprawiono ponad 100 nagrobków. W tym roku dzięki zeszłorocznej zbiórce udało się poddać renowacji pomnik z piaskowca Rozalii Jabłkowskiej oraz uporządkowano nagrobek piotrkowskiej poetki Czesławy Hołdzyńskiej-Fiszerowej. Koszt napraw to ponad 12 tysięcy złotych, a nagrobków na piotrkowskim cmentarzu wymagających pomocy jest sporo. Dlatego organizatorzy kwesty liczą na hojność. Tak się składa, że co roku wynik finansowy uzyskujemy coraz lepszy. Przypomnę, że w ubiegłym roku kwestowaliśmy także nieco dłużej niż w poprzednich latach i udało nam się dzięki ofiarności zarówno mieszkańców Piotrkowa, jak i gości odwiedzających wówczas mogiły swoich najbliższych, udało nam się zebrać kwotę przekraczającą 15 tysięcy złotych. Sądzimy, że tegoroczna kwesta przyniesie jeszcze większy, jeszcze lepszy efekt. W sobotę pierwszego dnia kwesty do puszek wrzucono w sumie 1308 zł. Niedzielny wynik zamknął się kwotą 2029 zł. Czy w tym roku padnie rekord? Kwesta na rzecz ratowania piotrkowskich Powązek potrwa do 1 listopada do godziny 18. Jej wyniki poznamy w środę. Zamknięte ulice, ruch jednokierunkowy to zmiany, jakie obowiązują od soboty w rejonie piotrkowskich cmentarzy. Nad porządkiem i rozładowaniem tworzących się od czasu do czasu korków czuwają piotrkowscy policjanci oraz strażnicy miejscy. Od weekendu ruch w okolicach piotrkowskich cmentarzy odbywał się na nowych zasadach. Dla ruchu samochodowego zamknięto ulicę Cmentarną oraz Partyzantów od Lelewela do Spacerowej. Tutaj wjechać mogą tylko samochody uprzywilejowane lub dostawcze. Podobnie jak w latach ubiegłych na ulicy Spacerowej od Partyzantów do Rolniczej oraz na ulicy Lelewela na odcinku od Partyzantów do Białej wprowadzono ruch jednokierunkowy. Jak co roku tutaj jest zamknięty odcinek, no ale wiadomo, tych natężenia jest jak co roku oczywiście, nie? Także nic nowego. No bardzo ciężko jest, bardzo ciężko jest wyjechać i wjechać, no. A objazdy sprawdzają się? Tak, sprawdzają się. Przez 3 dni w okolicach cmentarzy było dość spokojnie. Korki tworzyły się sporadycznie. Najwięcej problemów było z zaparkowaniem aut. Największego ruchu policjanci spodziewają się tutaj 1 listopada. Będą wyznaczone patrole, będą one przez cały dzień pomagać regulować ruchem, będą pomagać poruszać się, bo wiadomo, na ulicy Wojska Polskiego, na całej długości, gdzie dojazdy są do ulicy, do cmentarzy, tam będą największe utrudnienia w ruchu. Także tam policjanci będą podejmować ręczną regulację ruchu. Nowa organizacja ruchu przy piotrkowskich nekropoliach potrwa do 2 listopada do godzin rannych. Policja apeluje o ostrożność i poleca korzystanie w tych dniach z komunikacji miejskiej. Przypominamy, autobusy we wtorek, 1 listopada kursować będą jak w dni świąteczne. Tego dnia skrócona zostanie też trasa linii numer 0. Autobusy dojeżdżać będą do Placu Zamkowego. Miejski cmentarz rzymskokatolicki, zwany Piotrkowskimi Powązkami, to jedna z najstarszych nekropolii w województwie łódzkim. Początki jej powstania datuje się na 1830 rok. O historii nekropolii piotrkowianom opowiedziano podczas niedzielnego spaceru.
Podczas spaceru tajemnice skrywane przez mijane na piotrkowskich powązkach pomniki odkrywał Paweł Kędra. Każdy grób to inna ludzka historia. Nie zabrakło opowieści o zasłużonych obywatelach Piotrkowa. Wśród nich znaleźli się prezesi piotrkowskiego sądu, dziennikarze i autorzy publikacji na temat miasta, działacze, powstańcy czy archeolodzy. Na piotrkowskich powązkach spoczywa ojciec i brat Władysława Stanisława Rejmonta, polskiego noblisty. Ta część cmentarza to nie tylko znaczące postacie. Spacerowicze bacznie obserwowali pomniki oraz zabytkowe mauzolea. Ozdobne rzeźby na nagrobkach mają swoją symbolikę. Zwrócone ku dołowi szable, wieńce laurowe czy przełamane kolumny przypominają o przemijaniu ziemskiego życia. Przede wszystkim odnowione zabytki. Właściwie cały czas te same miejsca, niby gdzieś się przechodzi koło tych nagrobków, ale one gdzieś są ukryte, bo człowiek się zawsze gdzieś tam spieszy. I nagle, przechodziłam. Właśnie grób tego najstarszego powstańca, weterana powstania styczniowego 1863, to było właśnie dla mnie odkrycie, bo przechodziłam i nie widziałam, a teraz jestem zachwycona, że jest coś takiego. Lubię korzenie, stare rzeczy lubię, prawda? Więc i to za każdym razem jakoś tak mnie to tak osadza. Tak się czuję taka mocniejsza, jak nawet jeśli czy usłyszę coś ciekawego, jakąś ciekawą historię związaną z miejscem, nawet jeśli ją zapomnę, bo z reguły zapominam, bo tego jest bardzo dużo, chciałabym je sobie gdzieś tam zanotować, to taka się czuję bogatsza, pełniejsza. No nie wiem, ja tak to odbieram. Bardzo mówię, lubię. Dla mnie ten stary cmentarz to jest park. Szczególnie, że mieszkam niedaleko. Przewodnik, który prowadził tą, ma zasób dużej wiedzy i przekazał wszystko, co było możliwe. No, zwiedziliśmy i ewangelicki, i prawosławny. I dlatego jestem bardzo, bardzo z tego spaceru zadowolona. Tak jak zawsze i z poprzednich. Na trasie spaceru nie mogło zabraknąć jednego z najpiękniejszych i najlepiej rozpoznawalnych pomników piotrkowskiego cmentarza. Grób Dziecikańskich uchodzi za jeden z najpiękniejszych nagrobków na starym cmentarzu piotrkowskim. Pochowane zostało w nim rodzeństwo Wandzia, Ludwik i Stefcia Kańscy, którzy zmarli jednego dnia 18 sierpnia 1873 roku. Pomnik wykonany został w zakładzie Senglera w Warszawie. Przedstawia on trójkę dzieci niemal unoszących się w powietrzu, a pod nimi u ich stóp rozpościera się postać smoka, który jest taką tą postacią utożsamianą ze złem, z szatanem. Tutaj ma symbolizować te ciemne siły, które doprowadziły do śmierci dzieci i do ich przedwczesnej śmierci. Przewodnik przypomniał historię rodziny Burkhardów czy Jutnerów. Obie kaplice zaliczają się do najciekawszych zabytków starego cmentarza. Niedzielny spacer zakończono na cmentarzu ewangelickim. Cmentarze, poza tym, że są miejscem pochówku naszych bliskich, naszych zmarłych, są też miejscem, które są pamiątką, świadectwem przeszłości, miejscem, z którego możemy czerpać wiele informacji dotyczących przeszłości tej naszej małej ojczyzny. Do odkrywania kolejnych zagadek cmentarza wojennego zapraszamy 6 listopada. Zbiórka o godzinie 14 przed wejściem przy ulicy Partyzantów. Już za chwilę program Piotrków Trybunalski, Nasze Miasto, Nasze Sprawy. Ja dziękuję za uwagę, życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia. Już w pierwszych dniach listopada Słowackiego będzie przejezdna. Po rocznej modernizacji ulicy i ostatni odcinek od Dąbrowskiego do Torów ma być otwarty 7 listopada. Dobiegają końca prace ostatniego odcinka ulicy Słowackiego.
od ulicy Dąbrowskiego do torów kolejowych. One potrwają jeszcze kilka dni, to są już prace takie ostateczne, wykończeniowe i w pierwszych dniach listopada zostanie uruchomiony ten odcinek zarówno z możliwością jazdy ulicą Słowackiego przez tory kolejowe na zachód, jak i skrzyżowanie z ulicą POW. Tak jak powiedziałem, te utrudnienia potrwają jeszcze kilka dni, ale ostatecznie i z punktu widzenia tej ulicy Słowackiego, która jest taką no, główną ulicą w naszym mieście, ale również ze względu na rozładowanie ruchu samochodowego tych aut jadących ze wschodniej części miasta na zachód i w drugą stronę, będzie bardzo istotne, bo przypomnę, że ulica Wojska Polskiego i Aleja Kopernika Sikorskiego wiemy, jak jest zatłoczona, zwłaszcza w godzinach szczytu, między innymi ze względu na to, że od dłuższego czasu ulica Słowackiego nie jest przejezdna. Myślę, że w taki znaczący sposób odczujemy to wszyscy, jeśli chodzi o, przepraszam za wrażenie, odkorkowanie ruchu ulicznego, ale również jeśli chodzi o estetykę w tej części miasta. Podczas modernizacji ostatniego odcinka ulicy Słowackiego wyremontowano również skrzyżowanie z POW. To jednak nie koniec prac w tym rejonie Piotrkowa. W planach jest remont ulicy POW. Na ten trzeba będzie jeszcze poczekać. Póki co czekają nas przejściowe zmiany w organizacji ruchu w rejonie ulicy POW. Cały projekt ulicy POW został podzielony na 3 etapy. Pierwszy etap to jest przebudowa skrzyżowania POW i Słowackiego, który jest elementem wniosku aplikacyjnego Trakt Wielu Kultur. I tylko dlatego musieliśmy go zrealizować do końca okresu, w którym zobowiązaliśmy się wobec Urzędu Marszałkowskiego, czyli do 30 października. Jak Państwo widzicie, droga do torów jest już wykonana i same zostały elementy, które łączą nam etap pierwszy z drugim. I tu chciałabym powiedzieć o pewnej tymczasowości. Otóż na około rok bądź półtora roku musimy się przygotować, że na łączeniu etapu pierwszego z drugim będzie tymczasowa organizacja pozioma i pionowa. Będą bariery, będą żółte znaki, żółte linie na asfalcie, które no, będą świadczyły o pewnej przejściowości. Na co będziemy czekać? Otóż drugi i trzeci etap przebudowy POW, czyli do ulicy Wojska Polskiego, a jeśli chodzi o deszczówkę, to nawet do ulicy Budki, poprzez Wojska Polskiego, będziemy realizować tylko wtedy, kiedy pojawią się na to odpowiednie środki. Mamy w tej chwili jakby dwa niezależne źródła, z których spodziewamy się tych pieniędzy. Pierwszy to jest Trakt Wielu Kultur etap drugi, który został złożony 2 lata temu do Urzędu Marszałkowskiego i przyjęty jako projekt kluczowy, czyli ten, który nie podlega konkursom. Być może w przyszłym tygodniu okaże się, czy Zarząd Województwa przeznaczy na te projekty pieniądze, bo one czekają na liście rezerwowej. Drugie źródło to jest ewentualny program schetynówek, czyli Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, który w 2012 złożylibyśmy wniosek, a w 2013 byłaby realizacja. Przypomnę, że zmieniły się zasady dofinansowania schetynówek. Nie otrzymujemy już 50%, a jedynie 30% wartości projektu i nie więcej niż 3 miliony. Ten projekt jest gotowy, ma pozwolenie na budowę, ma wykupione tereny. Po długiej batalii z PKS-em mamy już uregulowane stany prawne i w zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby go dalej realizować. Okres przejściowy będzie charakteryzował się tym, że ulica POW, która miała 2 jezdnie na zewnątrz, a parking w środku, będzie przechodziła w odwrotny układ, czyli 2 jezdnie w środku, a parkingi na zewnątrz. I no, to musimy jakiś czas wytrzymać my jako mieszkańcy i musimy to też zrozumieć, że jest to tylko chwilowe. Najważniejsze to jest zwężenie jezdni. To skrzyżowanie, jak Państwo widzicie, w znaczny sposób zawęża szerokość istniejącego jeszcze do niedawna skrzyżowania. Odzyskaliśmy teren, który będzie mógł być urządzony jako teren zielony i rekreacyjny. I uzyskamy nowe miejsca parkingowe, które zadzieją się między chodnikiem, a tym samochodem koparką i samochodem dostawczym, który stoi za nami. To one będą również oznaczone kolorem żółtym i te miejsca parkingowe mają zrównoważyć likwidowane miejsca parkingowe, które będą zniszczone na środku ulicy POW. Modernizację ulicy Słowackiego wykonano w ramach projektu Trakt Wielu Kultur, na realizację którego miasto pozyskało 16 milionów złotych unijnego dofinansowania. 5 groszy za jedno zatrzymanie MZ-ki czy minibusa na przystanku, a złotówka za postój na dworcu. Takie stawki za korzystanie z miejskich przystanków komunikacyjnych wprowadzili dziś radni.
Pobieranie takich opłat to nowość, a wprowadzenie ich umożliwiła tegoroczna nowelizacja ustawy o transporcie drogowym. Teraz każdy przewoźnik, zgodnie z rozkładem jazdy, będzie miał naliczone opłaty za sumę wszystkich postojów w miesiącu. Rocznie, jak szacują urzędnicy, da to kwotę łącznie około 400 tysięcy złotych. Pieniądze te będą przeznaczone na utrzymanie przystanków. Wprowadzając prawną możliwość ich pobierania, ustawodawca określił, na jakie cele te środki mogą być przez gminy wydatkowane. Istotnie one mogą być tylko wydatkowane na poprawę właśnie infrastruktury przystankowej, na utrzymanie czystości i porządku w ich obrębie. Dotąd rocznie na sprzątanie czy naprawy zniszczonych przez wandali wiat z budżetu miasta wydawano blisko 300 tysięcy złotych. Teraz te koszty poniosą wspólnie korzystający z przystanków przewoźnicy. Jednak nowa opłata nie ułatwi życia firmom przewożącym pasażerów. Prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji Zbigniew Stankowski szacuje, że rocznie postoje spółkę kosztować będą około 100 tysięcy złotych. Jednak jak zastrzega, na razie podwyżki cen biletów nie planuje. Niemniej jednak już jest sytuacja, czerwone światełko się zapala, że w przyszłym roku może być gorzej i tu trzeba podjąć jakieś decyzje. Wydaje mi się, że najbardziej popularną, musimy wrócić jednak do tego, będzie jak gdyby połączenie, znów obniżka kosztów, przejrzeć się w którym momencie. Ja nie mówię, że to będzie kosztem pasażerów, że zmniejszymy na przykład ilość, częstotliwość linii. No i drugim elementem jednak podwyższenie rekompensaty. Za postój płacić będą też i prywatni przewoźnicy, a oni nie mogą liczyć na rekompensaty z gminy. Jednak i tu na razie nikt nie mówi o podwyżkach, choć jak szacują, i ich opłata mocno uderzy po kieszeni. Spółka Transportowiec szacuje, że miesięcznie będzie musiała do kasy Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji oddać 8 tysięcy złotych. Myślę, że to powinno to być, no bo przecież ktoś te przystanki sprząta, prawda? Dlatego myślę, że to... Dobrze, chociaż to jest z drugiej strony, no też za wszystko opłaty, no wie pani, no i raczej bym był za tym, żeby tego nie było. Podczas dzisiejszej bardzo krótkiej sesji radni podjęli decyzję nie tylko o zmianach w wieloletniej prognozie finansowej, ale i dokonano przesunięć w tegorocznym budżecie. Największe zmiany dotyczyły finansowania projektu modernizacji oczyszczalni ścieków. Kwotę 15 milionów złotych przeznaczonych m.in. na projekt modernizacji oczyszczalni ścieków przesunięto na rok przyszły. Jedna taka główna przyczyna to, że do tej pory jeszcze nie mamy zakończonego projektu. Ten projekt będzie przekazany referatowi architektury i budownictwa w tym tygodniu z wnioskiem o pozwolenie na budowę, ale tak zgodnie z umową zakończenie projektu miało być w dniu 31 maja bieżącego roku, a przesunięcie to wynikało z wniosków, które w trakcie projektowania się nasuwały, zarówno wniosków przyszłego eksploatatora, jak i projektantów, którzy zwracali uwagę na pewne elementy, które trzeba by inaczej zaprojektować niż to pierwotnie było zakładane. Mimo opóźnień przygotowywanego projektu modernizacji oczyszczalni, termin zakończenia prac nie jest zagrożony.